Dzień dobry, Paweł Kaczorowski, firma Clear One. Zapraszam do obejrzenia naszych nowości na targach IESE w Barcelonie i Hiszpanii. Prezentujemy m.in. nasz mikrofon panelowy BMA360D, który dzięki temu, że posiada wbudowane Dante, można stosować z dowolnymi procesorami dźwięku zgodnymi z właśnie z tym protokołem. Mikrofon panelowy BMA360 pozwala na podłączenie do niego wprost głośników, ponieważ ma wbudowany wzmacniacz. Umożliwia również lokalne nagłośnienie w czterech strefach głośnikowych z obróbką nawet do 12 wiązek akustycznych oraz możliwością informacji sygnału z poszczególnych wiązek do śledzenia kamerą. Możemy nawet tu zobaczyć właśnie, jak wyglądają wiązki akustyczne w mikrofonie panelowym BMA360D. Zaprezentujemy szybciutko, na czym polega śledzenie mówcy z wykorzystaniem procesorów Converge 2 Tier 1 i kamer PDZ. Procesor wysyła informacje do kamery na temat tego, że dany mikrofon jest aktywny, ale nie tylko mikrofon, bo również wiązki akustyczne w ramach naszych procesorów, naszych macierzy BMA360 wysyłają taką samą informację, czyli tak naprawdę poszczególne wiązki aktywują również poszczególne presety na kamerze. Dzięki temu tak naprawdę płynnie przechodzimy wraz z mówcą, jak on się przemieszcza w ramach sali konferencyjnej. Posiadamy również w naszej ofercie nowe mikrofony bezprzewodowe, zarówno duże systemy ośmiokanałowe oparte o Dante, połączenie USB, dzięki czemu możemy go podłączyć do komputera wprost, po to, żeby po sesji z Teams czy Zoom móc przeprowadzić szkolenie czy prezentację online. Jako jedną z ciekawych rzeczy też prezentujemy system HD Base T do tego, żeby podłączać źródła typu laptop czy typu MTR do peryferiów, które są odległe w większych czy średnich salach konferencyjnych, gdzie odległość między stołem a ekranem jest dość znaczna. Mamy możliwość za pomocą HD Base T łączenia tychże peryferiów nawet do odległości 100 metrów w ramach jednej sali konferencyjnej. Inne rzeczy możecie Państwo zobaczyć na targach ISE na stoisku firmy Clear One, a po targach zapraszam do kontaktu już ze mną w Polsce. Dziękuję.